Legenda katowickiej Gieksy Jan Furtok ma swój mural. Dzieło przedstawiające piłkarza ozdobiło ścianę budynku przy ulicy Granicznej 13. Pomysłodawcami muralu byli kibice GKS-u ze stowarzyszenia SK 1964. Przede wszystkim chcieliśmy znaleźć jakieś godne ku temu miejsce. Wprawdzie początkowo myśleliśmy może o Kostuchnie, bo Jan Furtok stamtąd pochodzi, całe życie mieszka. Ale jednak taka postać zasługuje na miejsce w samym śródmieściu Katowic, no i takie miejsce udało się znaleźć. Miejsce dosyć symboliczne też jeszcze dodam, bo przy wjeździe pociągów do miasta, pociągów od strony wschodniej, no i może jak kiedyś wjeżdżali piłkarze do miasta Katowice na mecz z Gieksą, to wszyscy na rogatkach miasta już po wjeździe pewnie drżeli na myśl, Jan Furtok, jak go tu zatrzymać. Dziś też wjeżdżając do miasta wszyscy zobaczymy Jana Furtoka. No i pomyślą, że go się nie dało zatrzymać. To jest rzeczywiście najważniejsze, że właśnie ten pomysł wyszedł oddolnie. Mało tego, jak dzisiaj popatrzymy na grono osób, które nas tutaj odwiedziło przy otwarciu tego muralu, to świadczy o tym, że naprawdę wielu znanych ludzi, jak trener Urban, który jest z nami tutaj dzisiaj, przyjechało po to właśnie, żeby uszanować nie tylko ten pomysł, ale właśnie Janka Furtoka, który naprawdę był wielkim talentem i jest wielkim talentem piłkarskim i poprzez swoją ciężką pracę wszedł na wyżyny futbolu światowego. Super sprawa, bo jednak to jest żywa legenda. Każdy klub ma gdzieś tam w swojej historii zawodnika, który pisze tą historię i niewątpliwie GKS Katowice ma takiego oślizłe jak Górnik Zabrze, kto tam jeszcze Kmiecika w Wiśle Kraków. Janek na pewno jest historią i żywą historią GKS-u Katowice. Jan Furtok urodził się w 1962 roku w Katowicach Kostuchnie. Piłkarską karierę rozpoczął w MK Górnik Katowice, a już w 1977 roku trafił do GKS-u Katowice. W barwach Gieksy rozegrał 209 ligowych meczów, w których zdobył 88 bramek, co jest rekordem klubu. W niemieckiej Bundeslidze był najlepszym polskim strzelcem przed erą Roberta Lewandowskiego. W barwach HSV Hamburg i Eintracht Frankfurt rozegrał 188 meczów, zdobywając 60 goli. W reprezentacji Polski zagrał w 36 meczach, zdobywając 10 bramek.